Nazywam się Maciej Demski, jestem z wykształcenia socjologiem, prezesem Fundacji Dbam o Mój Zasięg, tatą Idy i Antosia. Podzielę się takim własnym doświadczeniem, bo sam jestem ojcem. Mam córkę, która ma 21 lat, ale o niej nie mówimy, bo ona jest osobą dorosłą. Ona opłaca swój abonament w końcu, prawda, więc. Yy, ale mam też Antka, który ma 11 lat, i tak się właśnie zastanawiam, gdzie szukać tego balansu między światem cyfrowym, światem analogowym i ewidentnie widzę, że jeżeli. Bo powiem, że mój antek też nadużywa nowych technologii. Kiedy? Jestem leniwym rodzicem. I myślę sobie, że to jest w ogóle klucz, e, żeby zrozumieć, e, że. Jeśli nie jest za późno, a często nie jest za późno, wielkie zaangażowanie rodzica w proces wychowania, w proces budowania więzi, tworzenia relacji, bycia realnego, a nie bycia w sieci eee, taka postawa rodzica jest e, bardzo ważna, w szczególności w pierwszych latach życia, ale i potem później dlatego, że jakiegokolwiek psychologa, pedagoga, psychiatrę, psychoterapeutę byśmy nie spytali, każdy z nich powie, że dobrze zbudowana relacja z osobami najbliższymi, w szczególności z rodzicami, jest najlepszym czynnikiem chroniącym dziecko przed jakimkolwiek wejściem w problem. Oczywiście ja nikomu nie dam gwarancji, że jak mamy super relacje, że dziecko nie skręci w stronę, nie wiem, cyberprzemocy, sextingu, hejtu, nie wiem, rozbierania się, nie wiem, patotreści, bo przecież mamy jeszcze całą grupę rówieśniczą, która potrafi pociągnąć nasze dziecko, nawet jak mamy z nimi dobre relacje, ale jak mamy z dzieckiem dobre relacje, a taka rzecz się stanie. To jest większe prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo, może niepewność, że dziecko przyjdzie do nas, powie i wie, co ta kurczę mama schejtowałem kogoś, nawyzywałem i mogą być z tego powodu problemy. Mówiłem o tym podzieleniu się własnym doświadczeniem, bo coraz częściej prowadzę zajęcia z rodzicami na temat nowych technologii. Ale pytanie jest takie, kiedy zacząć prowadzić zajęcia z rodzicami o nowych technologiach? Więc ja wpadłem na pomysł i to się super sprawdza. I że trzeba z dzieciakami, trzeba z rodzicami rozmawiać jak najszybciej. Więc wyobraźcie sobie, szanowni państwo, że prowadzę zajęcia na szkołach rodzenia kiedy jeszcze dzieci nie ma, one zaraz się pojawią. One zaraz, czy rodzic chce czy nie chce wpadną w świat nowych technologii, bo ten świat dzisiaj jest dominowany przez nowe technologie. Jak pojawiam się na tej szkole rodzenia, to mówię tak naprawdę o dwóch rzeczach. Pamiętajcie o higienie cyfrowej, pamiętajcie o tym, żeby nie wycofywać się ze świata cyfrowego swoich dzieciaków, Ale drugą część zajęć poświęcam właśnie... Temu, jak ważne są relacje osobiste i dlaczego one są ważne. E, I rodzice otwierają oczy, mówią: No tak, rzeczywiście, to trzeba o tym teraz już myśleć. Więc jak rodzic przychodzi e, i do dziecka mówi: O, masz tutaj swój telefon komórkowy, zazwyczaj w wieku 10 lat, w dużych miastach 8, 9 lat, dzieciaki mają swoje już telefony komórkowe, i wtedy rodzic. Zaczyna rozmawiać o jakiejś profilaktyce, jak to wykorzystywać i tak dalej, to to jest o 9-10 lat za późno. Badania prowadzone przez Fundację Dbam o mój zasięg mówią wprost. Takim bardzo newralgicznym czasem, yy, gdzie kształtują się wzory używania nowych technologii, jest właśnie okres przedszkolny. E, więc dziecko w wieku pierwszej drugiej klasy szkoły podstawowej, ono może być naprawdę wkręcone w nowe technologie. Zupełnie nie rozumiem, dlaczego dzieciaki przed 13 rokiem życia mają dostęp do mediów społecznościowych. Jest to dla mnie totalnie niezrozumiałe. E, to media społecznościowe i gry wideo są obarczone największym potencjalnym ładunkiem uzależnienia od nowych technologii. Dlaczego? Dlatego, że wykorzystują wręcz naszą atawistyczną potrzebę do bycia z innym człowiekiem. Relacje są kluczowe. One przede wszystkim w pierwszych latach życia powodują regulację emocji. Dziecko nie jest w stanie zachowywać się w pełni racjonalnie, tak jakbyśmy tego oczekiwali, bo najnormalniej w świecie mózg tego dziecka nie jest do tego przygotowany. To, co dają dobre relacje, to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa, poczucie akceptacji. Poczucie, że dziecko jest ważne. Ostatnio zrobiłem duże badania na próbie ponad 180 tysięcy uczniów, badania dotyczące zdrowia psychicznego i wyniki wśród młodzieży wyszły katastrofalne. Dzieci mają niskie poczucie własnej wartości, wysokie poczucie samotności życiowej i niskie poczucie sprawczości życiowej. Wiele dzieciaków, e, młodych osób, podejmując różnego rodzaju działania, e, od razu z góry zakłada, że im się nie powiedzie. Eee, za część tych wyników na pewno odpowiadają coś, co możemy powiedzieć zanie problem zaniedbania emocjonalnego ze strony rodziców. Eee, przypominam, że słowa mają moc. Więc jeżeli mówimy dziecku, chłoparcy nie płaczą, yy, dziewczynki powinny być grzeczne, co się dzieje w domu, to zostaw w domu, co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Jeżeli babcia na wigilii powie do swojej wnuczki: "Oj, kochana Haneczko, jak ty przytyłaś?", no tak się nie mówi. Tak się nie buduje dobrych relacji. Mówię wszystkim wprost, ja też tego się dopiero uczę, ale słowa mają moc i tak naprawdę jesteśmy zbudowani z tych słów, które słyszymy. Poczucie własnej wartości budujemy w oparciu o to, co słyszymy od innych. Jeżeli te komunikaty od innych będą dobre, będą Fajne, ciepłe, będą takie relacyjne, no to to jest super. Ale jeżeli rodzic będzie ciągle ganiał swoje dziecko, będzie ciągle niezadowolony, no to dziecko prędzej czy później będzie szukało, e, szukało e, innych substytutów tej dobrej relacji, często będzie szukało tego w sieci. Warto zachowywać dobre relacje, czy w ogóle relacje są ważne, bo nie tylko regulują emocje, prawda. Ale powodują, e, powodują bycie osobą szczęśliwą. E, my możemy budować relacje od dziś. Okazuje się, że e, takim sposobem na dobre budowanie relacji jest wspólne jedzenie posiłków z rodzicami. E, dzisiaj, badając dobrostan szczęścia dzieciaków, bardzo często w różnego rodzaju badaniach, Często się pytać dzieciaki, jak często spożywać posiłki z rodzicami? Okazuje się, że polska młodzież w 30% mówi, że raz na tydzień. No to jeżeli chcesz, to, to, to trudno zbudować relacje, kiedy nie mamy tego czasu na bycie, na bycie ze sobą, a czas zdominowany jest dzisiaj właśnie przez nowe technologie. I mam też trochę takie wrażenie, że y, mamy takie przyspieszenie w zakresie nowych technologii, że musimy wręcz wyszarpywać czas w ciągu dnia, żeby być dobrze z dziczekami. Dobrze to znaczy, ja nie wiem, znaczy dobrze. Ja pewnie mnóstwo błędów też popełniam jako tata czy jako rodzic, ale staram się, jeżeli już spędzam czas z dzieckiem, żeby nie towarzyszyły nam telefony komórkowe i ja widzę, że jeżeli rodzic ma wysokie kompetencje rodzicielskie, dba o relacje, dba o więź, potrafi wykreować jakąś przestrzeń do spędzania wspólnego czasu wolnego, to póki co Patrząc po moim synie, ja widzę, że Antek spokojnie odkłada nowe technologie i on idzie w to. E, ale rodzic musi być w pełni przekonany, e, że to ma wartość. E, a nie, że wartością jest danie telefonu komórkowego na zasadzie, masz, zajmie się sobą, bo ja muszę dokończyć swoją sprawę. E, I myślę sobie, że problem z relacjami we współczesnych rodzinach w Polsce. Jest o wiele ważniejszym problemem i większym pod względem chyba objętościowym jako, jako problem społeczny niż problem uzależnienia od nowych technologii. E, więc być może trzeba paliwo czasem zostawić te nowe technologie e, i nie cisnąć tutaj, tylko skupić się na tym, jak mogę poprawić relacje z własnym dzieckiem. No to cóż, jesteśmy po czterech spotkaniach, jak to wygląda? Wygląda to mniej więcej tak, Szanowni Państwo, że ostatnie, co chciałem zrobić, to wzbudzić w kimkolwiek z Państwa poczucie winy. Bo może być takie odczucie, po tym co powiedziałem, ojejku, już zawaliłem, nie wiem co zrobić, już stracony czas. Nigdy nie ma straconego czasu na dobre relacje. Pamiętajcie, że poczucie winy jest złym doradcą, ale jeżeli już usłyszeliście tę moją opowieść, i w kimś z Państwa zarezonowała taka myśl, kurczę, chciałbym to zmienić, chciałabym to zmienić, no to super, ale bez poczucia winy. Odkreślmy to grubą linią i pamiętajmy, że jest coś takiego, jak higiena cyfrowa, mamy wpływ na to, jak nasze dziecko będzie używało zasobów sieci, musimy się zaangażować jako rodzice w świat nowych technologii, bo dziecko sobie samo nie poradzi, a nawet jak sobie poradzi, to będzie w tym Budowaniu swojej higieny cyfrowej samotne. E, pamiętajmy, że można się uzależnić i nie mówmy mi na szkoleniach e, proszę pana, lepiej być uzależnionym od nowych technologii, niż od kokainy, prawda, czy nie wiem, czy jakiegoś innego innej substancji odurzającej. E, no i pamiętajmy, że siłą, siłą dobrej rodziny, siłą, siłą takiej tej komórki tej rodzinnej. Są dobre relacje, takie właśnie nie zapożyczone interface to interface, ale takie twarzą w twarz. Słuchanie siebie, wzmacnianie siebie, dawanie pozytywnych komentarzy, szukanie tych granic, gdzie, bo rodzice mają swoje granice, dzieciaki mają swoje granice, przytulanie i mówienie, że kochamy swoje dzieci i że są dla nas ważne.